Witam wszystkich serdecznie na mapie Zelnaga Caverns. Oto i finał nagrywany przeze mnie na żywo. I oni chyba mnie teraz słyszą z tego co tutaj. Mam nadzieję, że mnie nie słyszą. Jest to finał nagrywany na żywo. Wiecie co, a jak to się w międzyczasie będzie nazywać nagrywać na żywo, ja tutaj zmienię jedną, dwie, trzy rzeczy. Finał pomiędzy Hauronem a Maro. Gdzie tutaj mamy sound, voice i już nie ma sound i nie ma voice, okej. Jak już mówiłem, finał, jestem w tym momencie obserwatorem, gra Hauron, zerg pomarańczowy na dole, good luck, have fun ze strony Maro, Maro jest ranem. Finał drabinki pro tygodniowego turnieju M-Starcraft, który wyszedł trochę dłużej niż tydzień, jeszcze się nie zakończył finał. Drabinka fan, jestem bardzo smutny z tego powodu, gdyż niektórzy gracze nie rozegrali swoich gier w drabince przegranych i nie możemy wyłonić wszechmistrza, nie wiem, Grandmastera, bo jest Grand Finals, który zagrałby finał, zagrałby zwycięzca finału zwykłej drabinki fan i drabinki przegranych. Bardzo mi przykro, nie wszyscy po prostu rozegrali swoje mecze. No, chyba nie będę więcej robił po prostu takiej drabinki. Jak już mówię, mapa to Zelnaga Caverns i Hauron jedną dronką leci, coś poznaca się, a drugą robi wczesną ekspansję. Nie boję się tego zapewne, gdyż jest on masterem, który ma 3000 punktów właśnie, dopiero dobił. A Maro, cóż, życzymy powodzenia, Liga Platynowa, zawsze może coś się tam uda ugrać, a przede wszystkim czegoś się nauczy. Chciał tutaj tym dronkiem coś zrobić Hauron, poatakować te CV, niestety mu się nie udało. I w tym momencie biją, zablokowało się te CV i ucieka jak daleko się tylko da, podleciało drugie do obrony. I czy padnie ta dronka? Chyba nie padnie, spójrzmy na APM jednej i drugiej strony, to nie było APM, to jest APM 140 ze strony Haurona i piękne przejęcie gazu. Jest to bardzo ważne, żeby to zrobić przeciwko Terranowi, gdyż pozwala to nam zablokować jakiekolwiek wydobycie gazu z jednego gejzera przez dłuższy czas. I nawet ten jeden pojedynczy Marines nic tutaj nie wskóra, chociaż będzie bardzo mocno próbował i po raz kolejny jest. A ja do was za sekundę wracam, bo nie mogę zrobić pauzy, a muszę jedną rzecz bardzo szybko zrobić. I jestem u was już z powrotem, zobaczmy dokładnie co się dzieje, z tego co zauważyłem. Mamy ekspansję, która już coś produkuje i mamy jednego Reapera, który może coś da radę zrobić na początku, chociaż królowa jest, nie ma jeszcze też królowej, dopiero jest w drodze. Więc owszem, ten Reaper może lekkich szkód narobić, nie będą to zapewne wielkie, ale coś zawsze na pewno. Widzimy, że jest w drodze Spinecrawler do obrony. Hauron nie ma w tym momencie żadnych jednostek, które mógłby się bronić. I tutaj dronka bardzo mądrze zrobiła, zobaczyła dokładnie co się dzieje. W ostatniej chwili skończyła się po prostu budować i leci bohaterski Reaper. Będzie chciał coś na diabła tam wszystkim narobić. Silniczki są, podskakuje i zaraz gdzieś doleci. O, i jeszcze tutaj szybciutki skok, rozprostowanie kończyn. I lecimy dalej. Czy o tym wie? Nie wie o tym jeszcze Hauron. W tym momencie się dowiedział, że jest przeciwnik. Jest niestety już królowa, która zapewne zaraz pokaże, co potrafi. Pilnujmy tego Reapera, ile jednostek tutaj zabije. Aktualnie na razie tylko jedną, więc jeszcze się nie opłacił. Druga już jest trochę lepiej potrzebna. Jest trzecia jeszcze. Widzimy, że jest Bailing Nest. Oj, ten Reaper nie jest pewny, co chce zrobić. Musi uciekać przed królową. Czy da radę troszeczkę coś tam zrobił, ale niestety jego żywot za sekundę się skończy i chyba będziemy mieli materiał na USS2, jak przebijać obronę Terrana używając bailingów. No za chwilę to zobaczymy, bo jeżeli bailingi tutaj wpadną sobie, to będzie po prostu po zabawie. Bohaterski Reaper próbował coś zrobić, niestety mu się za bardzo nie udało. Zobaczmy produkcję, jak w tym momencie leci. Techlab już szaleje tutaj, produkuje Siege Mode i Siege Tape, dokładnie to się nazywa. Jeżeli chodzi o income, oj, troszeczkę w plecy jest w tym momencie Maro. Hauron idealnie 30 harvesterów w tym momencie, chociaż powinno być tak idealnie, bo około 60, no ale to na razie wystarcza, żeby mieć 1000 minerałów na głowę z dwóch baz.
wbiegną pierwsze dwa zerlingi, zobaczyć co się dzieje przy wieży. A ja tak przy okazji powiem, że jest zapisy, trwają ciągle zapisy na na trzeci turniej M StarCraft. Tym razem będzie to jednodniowy. I pamiętajcie, jeżeli będziecie chcieli wziąć udział w turnieju z okazji tysięcznego widza, w którym będzie jakaś nagroda, nie będzie to wielka, nie będzie to nic olbrzymiego, musicie wziąć udział w jakimś innym, wcześniejszym turnieju. Inaczej nie będziecie mogli wziąć udziału w tym tysięcznym. Tak więc zapraszam serdecznie, będzie ten turniej, będzie na 500 widzów i na 750, więc macie jeszcze 3 okazje, żeby zagrać, aby potem móc brać udział w turnieju o jakąś tam większą nagrodę. Więc większą nagrodę nie mam oczywiście na myśli 100 zł, bo to byłaby za duża nagroda dla mnie, a poza tym istnieje ryzyko, że znajdą się też niestety, bardzo mi przykro to powiedzieć, jacyś oszuści. Tauron podziel tutaj swoją armię, z drugiej strony będzie coś się rozwalać, a w międzyczasie rusza Maro. Czy ma Steampaka? Nie ma niestety Steampaka, to może być niedobre dla niego, kiedy te Banelingi wpadną mu prosto w armię. Czy on w ogóle wie, co tutaj jest? Zobaczmy, czy wie, że są Banelingi. Zobaczył Baneling Nest, zdaje sobie sprawę z tego, co go czeka. Nie powinien za żadne skarby wchodzić na ten creep bez rozstawienia wcześniej czołgów. Czy czołgi są rozstawione? Tak, już są. Czy oddadzą jakąś salwę? Ajajajajaj, mamy USS-2, czego nie robić w takim wypadku. Czy czołg padnie? Tak, padł. Już widzicie doskonale, co robić. Nie zbliżać się do creepu, kiedy czołgi, siege tanki są nierozłożone. Ta dwójka powinna jak najszybciej uciec. Jednostki stracone. 1700 do 300 i właśnie mały błąd ze strony Maro. Hauron go po prostu zjadł w tym momencie. Jest stawiona ekspansja, nie jest to dobry pomysł, to jest bardzo zły pomysł. Powinien się Maro wycofać z tego pomysłu jak najszybciej, z tego względu, że zaraz podbiegnie pewne statko zerlingów. Właśnie podbiegło. Orbit Dokument powinien podnieść się, wrócić do siebie i jak najwięcej mów produkować. Dobrze, że jest ten siege tank. Jednak Hauron bardzo mądrze trzyma swoje jednostki z daleka od tej przepaści, od tego z linii ognia. I za chwilę będziemy mieli Baneling Bust, tak zwany, czyli wpadną zerlingi do środka. Czy ten czołg da radę coś rozwalić? No dobrze, całe szczęście dla niego, że jest ten czołg. Trochę tutaj zniszczy, dużo jednostek by nie dał rady przebiec. Hauron widzę na trzeciej ekspansji już zaczyna jechać, czy jeszcze nie, ale zaraz będzie podwójny gaz. Co do produkcji jest Cloakfield. Okej, okay, jest Banshee, próbuje czegoś, Maro chce coś zrobić, wykombinować. Owszem, ten Cloakfield się przyda i nawet bardzo dobrze się przyda. Będzie tutaj pomagał. Bardzo mądrze Maro zostawił Orbital Command na wierzchu, z tego względu, że daje mu to widok na większy zasięg. Ma, widzicie, o, dokładnie w tym momencie. I co ten Helion będzie robił? Może będzie lekko drażnił przeciwnika. Jest już w drodze Spire, jakby przeczuwał Hauron, co go czeka. Te Banshee za chwilę powinno już zacząć tutaj lecieć, znęcać się nad przeciwnikiem, ale czy się wyrobi, to nie ma sensu znaczenia chyba i tak, z tego względu, że zaraz będzie Spire. I mamy podwójną haczerkę ze strony Haurona przy jednej jego ekspansji, czyli będzie działał na raz, dwa, trzy, cztery, pięciu haczerkach z dwóch ekspansji. Czyli będzie chciał bardzo dużo mieć jednostek latających. Gazu zbyt dużo jeszcze nie ma. Ale chwila, moment, gdzie są te Banshee ze strony. Jest jedno, ono już powinno tam lecieć. Zaraz powinno być też drugie. Będzie Cloakfield, już jest i powinno w tym momencie lecieć i pomagać atakować. I Spire się właśnie skończyło, tak więc bez Cloakfielda będzie totalna lipa dla Maro. Ale na szczęście go ma. I coś mi się lekko przycina. Dlaczego ty Banshee nic nie robi? Tego to nie wiem, nie rozumiem. No zdarza się, powinien z dwóch atakować przemiastkiem, moje zdanie. Lekki problem z gardłem w tym momencie, jak słyszycie. Trochę ciszej muszę mówić, po prostu gardło mnie strasznie boli. I jest już Banshee, będzie atakować, będzie niszczyć wszystko, co się da. Czy da radę zniszczyć tą królową? Chyba da. Chyba da. I teraz zobaczymy transfuzję. Jest transfuzja, jeszcze nie ma transfuzji, jest obserwer, więc niestety nie opłacą się za bardzo te Banshee. Za sekundę, za dwie B pojawi się już ten Overseer i będzie po zabawie. Banshee wielkich szkód tutaj nie narobiło, powinien je teraz rozdzielić. Obserwer nie poleci za obydwiema jednostkami, obydwoma jednostkami.
I no tak właśnie powinien zawrócić i coś innego spróbować zrobić. Z tego co widzę, na razie jest tylko jeden overseer, tak, jest tylko jeden, więc może było jeszcze coś porobić. Czołg, papa, do widzenia, żegnaj maleńki. Oj, mało marynców jest w tym momencie, trochę za wczesny był ten steampunk, nie uda się tutaj dużo rzeczy zrobić. A jak widzimy, tutaj czeka bardzo ładna zgraja zerlingów i banelingów, która jest po prostu... nie może się doczekać wybuchowej imprezki, która niedługo nastąpi, szczególnie te banelingi. One uwielbiają się tak bawić. To są po prostu ich klimaty. Jest armory, co zobaczymy dzięki temu... Nie wiem, co zobaczymy dzięki temu, ale panowie, proszę cię, proszę was, do 20 minuty wyróbcie się. Chociaż zapowiada się ciut dłuższa gra. Zaraz będzie przejęte złoto. Jak widzimy, Hauron poszedł w mutaliski oraz zerlingi. I przy okazji gratuluję mu tego, że zdobył 3000 punktów w lidze Masters. To jest zawsze coś. Au, nie było. Jest Cloakfield, tak, owszem, leci ten Overseer, będzie zaraz podglądał, co się dzieje. Parę tam darmowych strzałów zdobędzie te Banshee, ono i tak się, te akurat się już zwróciło w 100%. I 8-9 podlatuje z kadra mutalisków, za chwilę podleci jeden Overseer i po zabawie. I nie przyjrzałem, ile te Banshee jednostek zabiło. Jest ultraliski Cavern. Czyli zobaczymy ultraliski, mam te dziwne wrażenie, iż Hauron próbuje pokazać coś większego, ciekawszego, pokazać się właśnie ultraliski. Będą to jednostki bardzo potężne na tą sytuację. Gdzie mam produkcję? Tu mamy produkcję, tak, jest 5 ultralisków w drodze. No, jak one wpadną w tą armię, to będzie jedno wielkie ciachanko. Armie się już tutaj zbierają, królowe podchodzą, autostrada z Creepu bardzo ładnie jest rozprzestrzeniana. Co jest, jak tylko poznałem Haurona, to był jego, sam mówił, że to był jego taki mały błąd, że za mało tego Creepu rozprzestrzeniał. Wiedział, że musi nad tym popracować i najwidoczniej popracował. I gdzie są te ultraliski? Gdzie są ultraliski? Jest kolejna ekspansja. A ultralisków jak nie było, tak i są ultraliski. Uj, biedny mój komputer w tym momencie dużo nie zrobi. Maro, oh my god, tak, został w tym momencie wchłonięty przez armię Zerga. Nawet nie widziałem, żeby coś tutaj się działo. Jest good game, dziękuję, że się zmieści w 20 minucie. Tak więc mecz numer 1 się zakończył, jest to best of 5, do 3 wygranych. I no, oglądamy dalej. Obiecałem nagrać te finały, więc nagrywam. Cześć.